Montaż zacisków to jest banalna sprawa. Tarcze oczywiście oczyszczamy z fabrycznej konserwacji. Ja je umyłem acetonem. One muszą być czyste, bez tłuszczu, bez żadnego brudu, tak samo jak i reszta rzeczy. Zabieramy się do dokręcenia. Zakładamy zacisk, obojętnie który najpierw, nie ma to z najmniejszego znaczenia. Ja zamontuję lewy. Moment dokręcenia tych śrub to jest 30 Nm. Ja zabieram się za montaż, będzie mi tutaj ciężko pokazać jedną ręką, ale montaż jest również bajecznie prosty. Zakładamy zacisk, nasuwamy go i skręcamy tutaj. Moment dokręcenia 30 Nm. Robimy to analogicznie z drugim zaciskiem. Ja zabieram się za dokręcenie tego i zaraz Wam pokażę, jak to finalnie będzie wyglądało. Zaciski siedzą. Mamy dokręcenia, tak jak wspominałem, tych śrub to jest 30 Nm. Prawa strona również siedzi. Bardzo ładnie to wygląda. Ja tutaj przewód hamulcowy przedni zdemontowałem. On jest tutaj mocowany, bo tutaj jeszcze przychodzą sygnały dźwiękowe, tak zwane klaksony. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? A tutaj są fabryczne mocowania przewodów. Wykorzystamy je. Ja zabieram się za montaż oplotu i zaraz zobaczymy, jak to siądzie. Przewody mam zamontowane. Nie pokazywałem Wam tego, bo tutaj nie ma zbyt o co pokazywać. Moment dokręcenia tutaj tych śrub to jest 34 Nm. Jeśli chodzi o tutaj o przeplecenie, też nie ma z tym najmniejszego problemu. Jednak tutaj jest mocowanie tutaj starego typu rozdzielacza oryginalnego, który się rozdziela na trzy przewody, w sensie zasilający i dwa na zaciski, i on ma tutaj taką tulejkę, widzicie? To jest taka tulejka, śruba w nią wchodzi. Tutaj i trzeba z tego uchwytu wyciąć tą tulejkę, żeby to nam się zlicowało z półką dolną. Ja już to przykręciłem, ale jak ktoś będzie zmieniał, będzie wiedział, o czym mówię. Tam jest taka tulejka w tym korpusie i ją trzeba ściąć, żeby to pasowało. Tutaj przewody są typu F, czyli mamy dwa przewody idą tutaj pod pompę niezależnie. Przeplatamy fabrycznie, tutaj się nic nie zmienia. Tutaj jeszcze tylko przełożę przewód od manetki i w zasadzie można odpowietrzać. Tutaj moment dokręcenia również 34 Nm. Ja uzupełniam płyn, standardowa procedura przy pompie bez ABS-u. Najdalsze koło na początek, później bliższe pompy, czyli najpierw odpowietrzamy lewy zacisk, później prawy i w zasadzie maszyna będzie skończona. Ja zabieram się tutaj za uzupełnienie płynu i będę odpowietrzał. Nie ma zbytnio co tutaj pokazywać, a może jeszcze coś dogram. Ja zabieram się za odpowietrzanie. Maszyna zmontowana. Bardzo ładnie to wygląda.
wiatrak się załączył. Zaraz zobaczymy, czy zacznie zbijać. Tak, zbija, ładnie. Obroty bardzo ładnie stoją, nie faluje silnik. Także maszyna chodzi bardzo ładnie. Zaciski wyszły pięknie. Niech ona się schłodzi troszeczkę. Temperatura straszna jest, okrutna. Zaciski wyszły pięknie. Stalowy oplot. Stalowy oplot robi robotę. Co to jeszcze można powiedzieć ciekawego? Pasuje praktycznie plug and play. W zasadzie motocykl jest do oddania. Tutaj tylko Honda ma nieciekawie zrobione, bo nie ma tak jak Yamaha XJR 1300 podwójnych rur, w środku są pojedyncze. Po polerce bardzo szybko zachodzą. No nic z tym nie zrobimy, niestety. Musi tak być. Także ja kończę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.